Super, że trenujesz siłowo. Zobacz, jakie korzyści zdrowotne Ci to daje. Trenując na siłowni, przyspiesza swój metabolizm. I nie chodzi o wydatki energetyczne związane z treningiem. Rośnie Twoja beztłuszczowa masa ciała, która jest kosztowna metabolicznie. Ten wzrost wynosi około 100 kcal na dobę. Nie hakujemy metabolizmu, po prostu najzwyczajniej w świecie go trochę podkręcamy. Siłka może Cię też chronić przed cukrzycą typu drugiego, poprawiając Twoją insulinowrażliwość. To właśnie do tkanki mięśniowej trafia większość glukozy z posiłku, który przed chwilą spożyliśmy. Trening siłowy zwiększa też liczbę transporterów dla glukozy, dzięki czemu glukoza z krwi łatwiej przechodzi do mięśni. Jak pokazują badania naukowe, trening siłowy zmniejsza również ból pleców, co jest wybitnie ważne, szczególnie w dobie powszechnego home office'u. Kiedy długo siedzimy, bolą nas plecy, to trening siłowy w tym Ci pomoże. I na koniec fajna sprawa, bo siłka może podnieść pewność siebie. Naukowcy zaobserwowali, że osoby, które częściej trenują na siłowni, mają o sobie lepsze zdanie, a dodatkowo mniejsze wahania nastroju.